Z nowym rokiem, nowym krokiem? Czy te słowa mają przełożenie na nasze codzienne życie? Czy początek stycznia to czas na spełnianie postanowień podjętych w sylwestrową noc? I czy rzeczywiście jesteśmy w stanie w nich wytrwać i zrealizować cele, jakie sobie postawiliśmy? A może lepiej po prostu zdać się na los i żyć chwilą? O to zapytaliśmy gości pierwszego w 2019 roku odcinka programu Myślę, że... U mnie zawsze nowy rok to tak już jest przywitanie go, ale podsumowaniami starego roku. To jest na pewno czas radości. Spędzam go zawsze w pozytywnym nastroju, żeby wejść w ten nowy rok właśnie z uśmiechem na twarzy. Żegnamy jakieś tam stare nasze smutki i spędzam go niezależnie od tego, czy właśnie czy w gronie rodzinnym, czy z partnerem w domu, zawsze staram się z uśmiechem. Nowy rok na pewno kontynuacja ćwiczeń, realizacji jakichś celów, dążenie do celów, a w tym roku również postanowiłem czytać więcej książek, bo przynajmniej 75 rocznie chcę zrobić. Ostatnio było 40, więc myślę, że to jest też kolejny dobry cel. Nie jest to dla mnie żaden czas szczególny. Wigilia, święta, to jest dla mnie podsumowanie roku. Sylwester, nowy rok, nigdy. Dla mnie to jest dzień jak co dzień tak naprawdę, nowy rok i staram się zazwyczaj nie marnować tego dnia, jakim jest nowy rok, bo wiem, że sporo osób na przykład spędza ten dzień w łóżku, bo po prostu ma jakiegoś strasznego kaca, a mi się wydaje, że jaki pierwszy dzień nowego roku, taki kolejny rok, więc jak miałbym przeleżeć cały rok w łóżku, no to trochę bez sensu, więc staram się aktywnie spędzić i na przykład w tym roku powiedziałem sobie, że nowy rok spędzę wchodząc do morza i pojechałem 1 stycznia rano o godzinie 8 właśnie na plażę, ale akurat się zaczynał potężny sztorm i myślę, że jakbym szedł do tej wody, to bym skończył na falochronie w jakichś częściach, więc jednak nie wszedłem do tej wody, ale jednym z takich postanowień to chyba jest to właśnie, że chciałbym częściej do tego morza wchodzić zimą, dlatego że spróbowałem tutaj dzięki mojemu programowi, który kręcę w telewizji Max, sporty amatorskie, spróbowałem wejść do morza, bardzo się bałem, ale spodobało mi się, nie było tak źle, polecam wszystkim i chciałbym częściej wchodzić. Moim zdaniem postanowienia noworoczne, nie mam bladego pojęcia, są po co, bo to jest taki boom, że wszyscy tak, od 1 stycznia robię to, ale dochodzi dzień 15 lutego albo 15 stycznia i on mówi, nie ma sensu, to nie dla mnie. Chcemy coś takiego od nowa zacząć. Pewnie każdy z nas chciałby żyć troszeczkę lepiej. Szukamy jakichś takich punktów w życiu, w kalendarzu, gdzie można coś zacząć od nowa. Pewnie to nowy rok jest też dobrym takim punktem. Dobrze od tej granicy rozpocząć i wiem, że często ludzie sobie właśnie różne cele stawiają, czy to zdrowotne, chyba najczęściej właśnie papierosy, kondycja fizyczna, chyba o to najbardziej chodzi. No a tylko pewnie niektórzy wytrwają cały rok w tym. Zawsze jest, że taki wysyp jest ludzi właśnie po nowym roku, bo zaraz idzie święto kolejne, więc na święta trzeba troszeczkę, no ale sezon się zbliża, wakacyjny, więc trzeba ładnie wyglądać, więc to tak jest, właśnie tak sezonami zasuwa i ludzie właśnie szukają tej motywacji do tego, żeby gdzieś coś zrobić, ale to jest dobre, bo każdy musi gdzieś tam mieć jakieś swoje motywacje, żeby coś porobić. Ważne, żeby każdy się coś ruszał. Nowy rok, nowe jakieś takie nadzieje. Zawsze staramy się zamknąć to, co było w starym roku, zostawić te smutne rzeczy i wejść w nowy rok właśnie z czystą kartą. Niezależnie, czy chcemy na przykład zmienić wizerunek, czy postanawiamy, nie wiem, zapiszemy się na siłownię, będziemy się odchudzać, czy to są takie nasze postanowienia jakieś osobiste, czy jednak biznesowe, bo też postanowienia robimy, jeżeli chodzi o pracę. Coś, o czym pomyślałem, kiedy mijała ta, powiedzmy, 12 godzina i kiedy nastał nowy rok, no to pomyślałem, że chciałbym jednak może się więcej ruszać, żeby więcej pobiegać czy pojeździć na rowerze, bo od czasu, kiedy stałem się osobą zmotoryzowaną, no to mniej chodzę. Moje postanowienie noworoczne, gdzie mam już tak można z 3 koron, mam te Mistrzostwa Europy,
Więc chciałbym w 2019, jak się wszystko uda, powalczyć o Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Polski, więc to by mi brakowało do szczęścia w tym wszystkim. Rzadko robię postanowienia noworoczne, ale w tym roku zdecydowałam się zrobić ich kilka. Pierwsze z nich jest takie, żeby nie marnować czasu, żeby spędzać go w rodzinnym gronie, być bardziej offline niż online. I to jest takie właśnie postanowienie dla serca. Drugie postanowienie to, żeby chodzić wcześniej spać i to jest postanowienie dla zdrowia. Trzecie postanowienie, żeby czytać więcej książek, to jest postanowienie dla naszej duszy. A czwarte postanowienie, żeby uczestniczyć w życiu społecznym Koszalina, bo dużo się u nas dzieje imprez, dużo fajnych jakichś inicjatyw, no i to jest takie postanowienie dla sztuki. Przeważnie jest tak, że osoby widzą, że chciałyby coś zrobić. Chciałyby coś zrobić, ale boją się, obawiają się przyjść, po prostu wstydzą się. A jak jest ten nowy rok, postanowienia widzą się czasami, tak na przykład takie są ludzie otyli, bo nie mówię, że tylko kobiety, bo mężczyźni naprawdę trafiają się też otyli i szukają gdzieś takiego właśnie tej motywacji, jak wspomniałem wcześniej, więc już wyobrażają sobie, że wakacje, może będzie urlop, trzeba lepiej wyglądać. Tak jak często słyszę na przykład, trenerze, trzeba tutaj mnie w 3 miesiące zrobić na fajną blaskę, bo ja na urlop wyjeżdżam, tu i tu, nie? Mówię, no to sobie pomyślałem, to pojadę za ciebie. Jeżeli ktoś bardzo czegoś chce osiągnąć cel, no to się bardziej przyłoży. Jeżeli ktoś naprawdę chce pokazać się w pięknej okazałości na plaży w Mielnie latem, bo nie wiem, szuka podbojów miłosnych, no to będzie trwał i będzie całą zimę i wiosnę siedział na tej siłowni, bo mu na tym zależy. Myślę, że to jest kwestia silnej woli. Być może to jest kwestia też organizacji, bo jeżeli sobie postanowimy, zaprzemy się, nie wiem, zrobimy jakiś plan, jakiś grafik, tak będziemy odhaczać każdy dzień, być może nam się uda, ale też wsparcie drugich osób. Z badań wynika, że dobrze jest, gdy tych postanowień nie ma dużo. Czyli nie robimy listy zakupów, tylko powiedzmy około 5. Kolejna rzecz, dobrze jest to napisać, żeby mieć tę listę przed oczami. Forma napisania jest też ważna, żeby były bardzo konkretne. Czyli będę zdrowo żył jest zbyt niekonkretne i tak naprawdę za chwileczkę nie wiemy, o co chodzi. Natomiast będę biegał raz w tygodniu już jest konkretniejsze. Jest taka zasada małych kroczków. Czyli każde postanowienie rozbijamy na takie małe punkciki. Dobrze jest, od razu powiem z mojego doświadczenia, zrobić te pierwsze kroczki takie, żeby na pewno sukces odnieść. Czyli nie uczę się angielskiego, szaleństwo, albo nauczę się angielskiego, to jest szaleństwo, nie uda nam się. Ale na przykład 3 stycznia wezmę książkę i ją otworzę przynajmniej na 2 stronach. Okej, i to już będzie sukces. Ja generalnie mało planuję, dlatego też często różnego rodzaju są zmiany w moim życiu zachodzą, dlatego że często sobie mówię, no jeżeli nie skorzystam z tej szansy, no to już ona się może więcej nie powtórzyć i zazwyczaj mówię, co mi tam szkodzi i staram się jednak żyć spontanicznie. Spontanicznie jest fajnie, bo tak nie trzeba nic myśleć, po prostu, a dobra, wstaję, robię to, na przykład taki wyjazd, no dobra, to jedziemy tu, fajnie. Ale to tak jest, mówię, no nie u każdego na przykład, no tak jak u mnie, no to jak ja miałbym spontanicznie, sobie dzisiaj wstanę do pracy, a tam kolejka moich podopiecznych, no to raczej by mi to nie wyszło na dobre. Planuję sobie każdy dzień, ale nie planuję go tak, żeby wieczorem po prostu położyć się spać i być zmęczona. Zawsze zostawiam sobie czas na tą właśnie spontaniczność, bo nigdy nie wiadomo, co nam przyniesie nowy dzień, czy spotkamy się ze znajomymi, czy z rodziną, czy pójdziemy gdzieś do kina. Więc warto jest planować i zostawić sobie czas na spontaniczność. Dla mnie łatwiej żyć zgodnie z planem. Oczywiście można tam sobie zrobić kilka odstępstw od tego i spontaniczność daje nam taką przyprawę naszego życia, że mamy normalną potrawę, jakim jest codzienność życia, codzienne działania i normalna praca, życie osobiste, dom i tak dalej, natomiast czasem te odstępstwa, taka nuta szaleństwa, spontaniczność to taka przyprawa, która daje nam smak życia.